Spotkaliśmy się na Sebring na początku roku, początek pierwszego sezonu Mistrzostwa Świata. Jesteśmy mądrzejsi o 5 wyścigów na tym etapie, czyli prawie cały sezon. Powiedz, czy po tym roku w łeku pierwszym jesteś zadowolony z tego sezonu? Czy spełniły się twoje oczekiwania czy ambicje? Tak naprawdę jest jakiś niedosyt, to spory niedosyt. Myślałem, że będzie to wyglądało trochę inaczej. No wiadomo, że jakby o wynikach tutaj ciężko mówić, ponieważ nie mamy gwarancji wyników i kontroli nad nimi, ale jakby jest pewien niedosyt, jak ten rok minął. Mieliśmy też w paru wyścigach niefortunne sytuacje ze strategiami, znaczy inaczej, nie z naszymi strategiami, ale obierając trochę inne podejście do wyścigu, wyrabialiśmy sobie dużą przewagę i później albo wyścig był przerywany, albo neutralizowany przez safety cara, gdzie tam naprawdę straciliśmy sporo punktów. Były też gorsze weekendy, gdzie tak naprawdę nam brakowało wydajności, ale myślę, że jest spory niedosyt i szkoda, że to tak wyszło, no ale już tak naprawdę no, nad pewnymi rzeczami nie masz kontroli, także staram się, ponieważ jesteśmy jeszcze w trakcie ostatniego weekendu, dać z siebie wszystko i jakby highlightem sezonu był zdecydowanie Le Mans. Myślę, że przyjeżdżanie dwa razy z rzędu na Le Mans i zaczynanie jakby ostatniego okrążenia na pierwszym i drugim miejscu. Oczywiście ostatnie okrążenie rok 2021 nie ukończyliśmy go, ale jakby nie było z dwoma różnymi zespołami, dwa razy z zespołami, które debiutowały w Le Mans, to akurat pokazuje, że pewne rzeczy, szczególnie w tak trudnym wyścigu i w tak dużym wyzwaniu, no jakby są dużą satysfakcją i jakby mimo, że przy sporych problemach też w tym roku technicznych w trakcie wyścigu udało nam się dojechać na drugim miejscu i to był zdecydowanie taki według mnie mocny moment w sezonie. Ale było sporo słabych momentów, sporo razy brakowało nam wydajności, zawsze mieliśmy te same problemy i jakoś tych problemów nigdy się nie udało rozwiązać. Na czym polega ten brak wydajności? To jest taki termin, który w sprintach może się rzadziej używa tutaj w endurance, sądzę, że... Znaczy wydajności, no performance, ogólnie brakowało prędkości. Jakby prędkość czy też czasy okrążeń biorą się bardzo często z przyczepności i tej przyczepności z jakichś powodów nam tak naprawdę od początku sezonu brakowało w poszczególnych sekwencjach zakrętów, w poszczególnych warunkach. Dlatego też były lepsze wyścigi, gorsze wyścigi, ale jakby jest pewien niedosyt też pod tym względem. Że uważam, że dało się więcej, ale nie wyciągnęcie nas. Nie wiem, czy dało się więcej. Myślę, że pewne rzeczy mogliśmy inaczej podejść, ale to już jest jakby, tak jak powiedziałem, na niektórych rzeczach nie masz kontroli i się obiera jedną drogę i jakby jeśli się idzie tą drogą, to też myślę, ciężko jest rozwiązać pewne problemy. Dwa takie wyścigi, gdzie mogliście mieć podium, być może nawet wygrać, to Sebring i Monza. A Fuji spadł ten wyścig, gdzie będę miał tylko zdziwiony Fuji na spadek jego. To samo, co się działo praktycznie cały rok. Chociaż na Sebring mieliśmy mocne tempo, nie najszybsze, ale bardzo wyrównane. I myślę, że tam do połowy wyścigu walczyliśmy z jednym autem z United o wygraną. Najwięksi rywale byli
półtorej minuty nawet za nami. Oczywiście, kiedy wyścig został przerwany w najtrudniejszym momencie dla nas, ponieważ mieliśmy delikatnie inną strategię i jakby wyścig w tym momencie został przerwany i tak samo było na Moncy, gdzie na przykład Jota, która lideruje i najprawdopodobniej wygra mistrzostwa, w momencie, kiedy wyścig został jakby zneutralizowany przez safety car, my byliśmy na pierwszym miejscu, Jota była chyba na bodajże dziewiątym z minutą 35 sekund straty i my w tym momencie liderowaliśmy mistrzostwa, wyjechaliśmy z nimi, gdzie skończyli na drugim miejscu, a my skończyliśmy na szóstym. No i jakby kiedy wyrabiasz sobie przewagę w pewnych momentach, to później jakby ta przewaga została zerowana, no i jest to trudne do jakby przewagę wyrabiasz sobie dzięki czemuś, później jakby tego nie masz. No ale tak to jest. Myślę, że ogólnie potencjał mieliśmy dużo wyższy i większy niż wyniki i sama prędkość na to jakby pokazywała, ale życie. Dużo wyższy ten mistrzowski, bo de facto matematycznie ciągle możecie walczyć o mistrzostwo. Myślę, że jeśli chodzi o line-up, nie odstajemy, albo według mnie mamy lepszy line-up niż kto lideruje mistrzostwo. Skrobowa o line-upie, jak się spisał Lorenzo w tym pierwszym sezonie z walką? Bardzo dobrze. Myślę, że jednak znaczy jakby wybór Lorenzo był kluczowy i właśnie no nie ukrywajmy, że zawodnik jakby z srebrnej kategorii, kategoryzowany w grupie srebrnej, to jest ta osoba, która potrafi zrobić dużą różnicę, ponieważ to właśnie w tej kategorii są większe różnice pomiędzy kierowcami. I jakby wykonał zadanie bardzo dobrze i jakby to, co oczekiwaliśmy od niego. Mówiłeś w ostatnim wywiadzie dla Onetu, że wyraziłeś jasno swoje ambicje, że chcesz wygrać w Le Mans po prostu. Nie tylko wygrać w Le Mans LMP2, że generalnie chcesz wygrać w kategorii generalnej. Chciałbym, tak. No nie ukrywam, że chciałbym, ale to czy czy się uda i czy będzie taka szansa, tego nikt nie wie. A masz jakiś pomysł na to, nie wiem, plan, jakieś kierunki, w których wiesz, że można pójść? Znaczy, po pierwsze, wygrywanie Le Mans w następnych latach stanie się bardzo, bardzo trudne, dużo trudniejsze niż przez ostatnie kilka lub nawet kilkanaście sezonów, ponieważ w nowej kategorii będzie dużo większa konkurencja. Po pierwsze, trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, z odpowiednimi ludźmi, żeby mieć szansę, no i później jakby jest to naprawdę duże wyzwanie, także możesz sobie dużo planować, ale tak naprawdę będzie to bardzo trudne zadanie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, najpierw trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu i mieć po prostu szansę bycia tam, a na dzień dzisiejszy no, nie ma pewności, czy kiedyś w ogóle ta szansa będzie. Dwa rodzaje samochodów, Hypercar i LMDH. Teoretycznie powinny być równe, ale jak się na tym zastanawiam, to jak ktoś płaci 30 milionów euro za sezon, a ktoś płaci 2, to chyba faworytem jest ten, co jedzie Hypercarem, czy możecie... Te 2 chyba nikt nie płaci. No, przypuszczam, to trochę więcej, no, ale 5. No, chyba 5 też nie stać. Tak? LMDH to więcej? No, chyba są to do... bardzo duże budżety, co jest jakby spowodowane, że są jakby fabryki weszły w to bardzo mocno i jakby na razie, kiedy fabryki wchodzą, mają dużo inne budżety, no, jakby operują w zupełnie innych kategoriach, dlatego też koszty jakby najwyższej kategorii będą ogromne. Ale tak jak powiedziałeś, Hypercar i LMDH, ja nawet teoretycznie nie widzę tego, jak one mogą być równe, ponieważ
Można je zbliżyć do siebie w jednych warunkach, ale te warunki się cały czas zmieniają. Szczególnie w wyścigach długodystansowych. Także jest to trudne zadanie przed ACO i FIA, żeby zrobić to tak, żeby wszyscy jakby byli zadowoleni. Myślę, że będzie dużo walki poza torem, ponieważ no, żeby wyrównać sprzęty, trzeba wejść mocno w BOP, czyli Balance of Performance. Kiedy się ingeruje mocno w to, wtedy wiadomo, że z reguły jest jeden zadowolony, a wszystko, cała reszta jest niezadowolona. No i jakby obrało się tą drogę, co szkoda. Tak naprawdę nie chciałbym być szefem jakby zespołu, który chce walczyć o zwycięstwo w Le Mans, kiedy jakby jesteś w rękach, sporo się dzieje, jesteś w rękach organizatorów, ale takie są realia. Znając Ciebie trochę, odnoszę wrażenie, że endurance to jest typ wyścigania, który musi dawać jakoś, nie wiem, dużo zajęć przede wszystkim. To są bardzo inteligentne wyścigi, tam się dużo pracuje, bardzo nie tylko w samym samochodzie, ale wokół. Czy jesteś, czujesz się u siebie teraz w endurance? Podoba mi się w endurance bardzo Le Mans. Uważam, że to też zależy w jakim środowisku jesteś i co ile robisz tak naprawdę. Są zespoły, zresztą już kiedyś opowiadaliśmy o tym. Są zespoły, które bardziej jakby pracują z kierowcą, jakby kierowca jest częścią też procesu decyzyjnego. Są zespoły, które tak naprawdę wiedzą swoje i idą swoją drogą. Trochę jak Formuła 1. No, ponieważ niektórzy ludzie myślą, że w wyścigach długodystansowych, że po prostu są mądrzejsi niż nawet ci ludzie, którzy są w Formule 1, także to jest normalne. Ale myślę, że jak zawsze odpowiedni balans i kompromis jest i w życiu, i jakby w zespole jest bardzo ważny. I mi się podoba endurance, znaczy wyścigi długodystansowe. 6-godzinne wyścigi dla mnie według mnie są jakoś super endurance. Ale jakby Le Mans jest czymś, co gdybym miał możliwość, z miłą chęcią bym pojechał 4 razy w roku, a nie raz. Ponieważ jakby, tak jak powiedziałeś, jest to coś, co wydarzenie, które pochłania się dużo bardziej, dużo więcej niż tylko jazdą. I ma to coś w sobie, co jakby jest to coś nowego. Nie, że jakby się nie pochłaniałem i nie byłem związany z zespołem w Formule 1, czy też w innych zespołach, kiedy startowałem w wyścigach sprinterskich, ale no jednak przeżycie tego, akumulacja jakby różnych sił, energii i tych pozytywnych, negatywnych, dużo się dzieje, tak jak powiedziałeś, poza autem. No jest to szczególny wyścig i bardzo taki jedyny w swoim rodzaju. Startujesz w nim w przyszłym roku? Kto wie. Tak naprawdę w życiu się nauczyłem, że nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście najbliższym planem moim, nie mam co ukrywać, byłby start tam. Ale tak powiedziałem, nigdy nie mów nigdy, dopóki tak naprawdę nie jesteś tego pewny, a nawet będąc tam nie jesteś w 100% pewny, ale umówmy się, że jakby no ale mam z miłą chęcią bym się wybrał. Prema wystartowała pierwszy sezon. Będzie to się dalej kręciło? Wiesz coś o tym? No Prema na pewno będzie dalej szła chyba. Zakomunikowali jakby rozszerzenie swojej działalności, szczególnie na 2024. Także myślę, że zespół zbierze doświadczenie z tego roku i stanie się coraz mocniejszy. Chcesz spytać coś, na co nie odpowiesz. Jakie mam... Czy będziesz się ścigał w przyszłym roku? Pewnie coś, co ma 4 koła i kierownicę. Jeśli nie będę się ścigał. Nie, 4 koła i kierownicę myślę, że tak. No i pewnie też
gaz i hamulec, niekoniecznie sprzęgło, chociaż w LMP2 jest sprzęgło, także nie. A jeśli chodzi o twoją plecę Formuły 1, czy chcesz ją kontynuować? To jest temat, który tak naprawdę nie tylko zależy ode mnie, także zobaczymy, zobaczymy jakby jaka będzie sytuacja i dużo mniej ode mnie zależy już jakby chodzi o Formułę 1. Powiem jedną, zresztą podkreślałem to kilka razy, że mimo to, że będę miał już kolejny rok za parę tygodni więcej, to nadal jakby poczucie bolidu Formuły 1, zapiąć się w pasy, daje mi to, co tak naprawdę żadna inna seria mi nie daje. I mimo to, że oczywiście ściganie jest dużo lepsze niż same treningi, czy też testy, czy też nawet kilka okrążeń, to jednak Formuła 1 jest czymś szczególnym i tak naprawdę to tylko ta rzecz mnie trzyma przy tej roli, w której wykonuję do tej pory. Także zobaczymy. Ale Formuła 1 to nie tylko jazda. Im więcej lat przybywa, tym bardziej się oddalasz od kokpitu. Czy widzisz siebie na przykład z dala od Formuły 1? Mógłbyś tam robić różne funkcje, mógłbyś pełnić Formułę 1. To bardzo odpowiedzialne. Mógłbym, ale tak naprawdę myślę, żeby coś robić, to trzeba zakończyć jazdę, się ścigać, żeby zacząć jakby nowy okres, rozdział w życiu. A jakby te dwie rzeczy się trochę kłócą. Także zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będę starał się jeździć do momentu, w którym będę miał z tego satysfakcję. Nie ukrywam, że ten rok nie był łatwy. Już pomijając wyniki, ponieważ tak naprawdę w ubiegłym roku, kiedy tutaj przyjechałem na przykład z High Class, nie walczyliśmy o wyniki, ponieważ jakby nie mieliśmy szans walki o wynik, a miałem sporo satysfakcji z tego, jak dwa tygodnie tutaj spędziłem i co się wydarzyło. Także to są też rzeczy, które jakby, tak jak powiedziałem na początku, gwarancji wyników nie masz. Ale jakby to, czy będziemy pracować dobrze i jakby żeby mieć jakiś progres, to bardzo często jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż na przykład jakieś tam piąte, szóste miejsce w wyścigu. I jakby tego mi trochę brakowało w tym roku. W tym roku Verstappen drugi raz mistrzem świata. Pojawiają się takie głosy, jakieś krzyki ze strony trybun były ostatnio, że cheater, że jednokrotnie mistrz świata. Jak patrzysz na taki proces, kiedy ludzie oceniają mistrzów w ten sposób? Czy ty uważasz, że to jest uzasadnione w ten sposób? Nie, nie jest uzasadnione. Czyli zasługuje, bo no, jak on nie zasługuje, to raczej mało ludzi to zasługuje bardziej niż on. Mówmy się, według mnie... Nie wiem, czy tobie opowiadałem, chyba też to, jak pamiętam, jak siedziałem na kanapie i oglądałem jego pierwszy wyścig w Red Bullu w Barcelonie, którym wygrał. Po wyścigu jakoś nie wiem. No, to był jakby taki moment, w którym kto mnie zna i kto jest kierowcą, myślę, że kierowcy, jako że wychowujemy się w sporcie, który jest, obraca się wokół nas sporo ludzi, ale tak naprawdę nie jest to sport drużynowy, taki jak na przykład piłka nożna, siatkówka, koszykówka. Kierowca jest bardzo egoistyczny. Myślenie kierowcy jest bardzo egoistyczne. Jakby coraz częściej staje się to modne, kiedy myślę, że bardzo mało kierowców wyraża swoją jakby szczerą opinię bez filtrów. Tylko mówienie, że na przykład jesteś szczęśliwy, że ktoś wygrał wyścig, a ty skończyłeś drugi. Szczerze znam paru kierowców bardzo dobrych i wychowywałem się wokół nich i nie, jakoś ja tego nie widzę. Oczywiście można się cieszyć jakiegoś, że ktoś, nie musisz mu źle liczyć, ale że się cieszy, że on wygrał, a ty akurat przegrałeś z nim, czy też z sukcesów innych kierowców. No nie wiem. Dlatego też jakby jest to świat bardzo egoistyczny i tym bardziej te moje odczucia były
jakby zapadły mi w pamięci, ponieważ podziwiałem kogoś, jakby, który był młody, ale zachowywał się i robił rzeczy w bolidzie, jakby był bardzo doświadczonym kierowcą i jakby to doświadczenie, jakby doświadczenia nie kupisz, to doświadczenia trzeba zebrać. I Verstappen przez kilka lat zbierał doświadczenie, nie mając jakby bolidu mistrzowskiego. Był nawet, pamiętam, okres, gdzie zresztą sam próbowałem wytłumaczyć, że jeździł agresywnie. I według mnie to się brało z podejścia. I zawsze mówiłem, że kiedy Verstappen będzie miał bolid, który będzie w stanie walczyć o tytuł, jego podejście się zmieni. I właśnie to można było zaobserwować według mnie przez ostatnie 2 lata, że nadal jest bardzo agresywny, już nie stawia wszystko na jedną kartę. I jakby no, jest kierowcą, którego bardzo trudno pokonać, myślę teraz. Tym bardziej, że to też jest jakby efekt psychologiczny według mnie, kiedy wchodzisz w taki poziom, gdzie nawet jak masz gorszy dzień, to i tak wiesz, że następna sesja czy następny wyścig będzie lepszy i jakby jesteś takim jakby, nie wiem, w swojej strefie, w której nic się nie rusza. I myślę, że właśnie w takiej strefie, kiedy dużo się wygrywa, jest Verstappen i w tym momencie jest to bardzo trudne do pokonania i kiedy jest walka o tytuł, dochodzą inne też rzeczy, nie tylko jakby jazda, zresztą to widzieliśmy dobrze w ubiegłym roku i to był jakby najlepszy przykład tego, że jakby w momencie, kiedy też wszystkie chwyty są dozwolone, ponieważ tak to jest i mieliśmy dobry przykład tego w ubiegłym roku, to tak naprawdę nie było aż tak widać tej różnicy, gdzie Lewis miał 7 tytułów, a Max walczył o pierwszy tytuł i było sporo ludzi mówiło, no, bo Max nie wie, jak się zachować. Myślę, że wszystkim pokazał, że jednak wie. To jest ciekawe to, że mówi się o dominacji. Patrząc na wyniki czyste, to jest dominacja, ale jak się patrzy na czas okrążeń i kwalifikacje, to wydaje mi się, że jest w tym dużo kierowcy, nie? W sensie czystej jazdy. Czy ja myślę, że jest dużo podejścia, pewności siebie. Też myślę, że Red Bull technicznie podszedł trochę inaczej do tego roku. Mają bardzo mocne strony, które ułatwiają bardzo ściganie się. Bazują na tych właśnie mocnych stronach, budują swoje sukcesy na tych paru mocnych stronach i myślę, że ten rok, jeśli się cofniemy o 6 miesięcy, tak naprawdę początek roku Max miał średni. I to pokazuje też, że bardzo często mówi się, porównuje kierowców i się mówi, że ten jest gorszy, ten jest lepszy, a tu widzieliśmy jasno, że mimo to, że Max był w mistrzowskim zespole, w zespole, w którym znał, początek sezonu bolid mu nie odpowiadał, zachowanie bolidu mu nie odpowiadało, za to na przykład Perez był dużo mocniejszy niż w porównaniu. I jakby był punkt zwrotny, gdzie jakby Verstappen powrócił i zaczął robić różnicę i tak naprawdę w wielu wyścigach myślę, że Max dał sporo od siebie, że niekoniecznie był najszybszym kierowcą, najszybszym bolidem, a mimo to wygrał. Wracając do ciebie, jutro ostatni wyścig. Czy po wyścigu już wakacje, czy jeszcze będziesz coś jeździł? Znaczy będą treningi w Abu Dhabi, w Formule 1. A jeśli się nic nie zmieni, a nie powinno się zmienić. Chociaż to nigdy nie wiadomo w życiu. Później tak naprawdę będę jeszcze miał trochę pracy. Trochę poza torem, ale też na torze. I ogólnie mimo, że sezon się kończy sporo wcześniej, tak naprawdę mój sezon jeszcze będzie trwał pewnie z miesiąc. To będziemy o tym słyszeć, czy to będzie takie, że... Nie wiem, czy będzie o tym słyszeć. Czy będę na torze na pewno testował, ale chyba będzie mało o tym słyszeć. Zresztą w dzisiejszych czasach pewnie wszystko i tak wypłynie, ale myślę, że
że niekoniecznie, nie wiem. Jakiś nowy projekt, czy...? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Wakacje planujesz? Tak, chociaż jeszcze nie wiem kiedy. Na pewno, chciałbym trochę spędzić z rowerem, ale mam taki... nie wiem, jakoś mam... Dziwnie, zaczyna się, poruszuje się temat końca sezonu, jakby tak mi się zrobiło dziwnie, ponieważ... Smutno? No nie wiem, jakoś z jednej strony, tak jak mówię, ten niedosyt mi sporo jakby zaburza mój... mój jakby, nie wiem jak to powiedzieć, state of mind, czyli... Jakby stan umysłu. Stan umysłu, taki... Z jednej strony był to trudny sezon, mimo że mało jeździłem, był długim sezonem, co nie jest akurat fajne. Z drugiej strony jakby jest ten niedosyt, który najchętniej bym wsiadł i pojechał kolejny wyścig i jakby... ponieważ ten niedosyt jednak jest spory. No to w takim razie zostałem wspomnienia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia, wszystkich życzę, pozdrawiam. Jak zawsze. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.